Przez 2 dni Jastrzębie Zdrój żyło wyłącznie koncertami i zabawą. Wszystko z okazji corocznych obchodów Dni Jastrzębia. I choć ani na pogodę, ani na program imprezy nikt nie narzekał, to najprawdopodobniej już po raz ostatni Dni Jastrzębia odbyły się w takiej formule. Wszystko zaczęło się kolorowym i głośnym pochodem, który przeszedł spod Biblioteki Miejskiej na stadion, gdzie oficjalnie zainaugurowano obchody. Zachęcam do udziału do końca dzisiejszego dnia i jutrzejszego. Uważam Dni Jastrzębia Zdroju za otwarte. Szaleństwo w Jastrzębiu trwało 2 dni. Przez ten czas mieszkańcy i goście mogli bawić się przy twórczości zespołów Baim, Enej czy Farbenlere. Najmłodsi mieli szansę poszaleć na wszelkiego typu karuzelach, a o dobry humor wszystkich zadbał kabaret Jurki. Widać, że jesteśmy w Europie. Po Jastrzębiu też widać, że już do Europy weszliśmy. Natomiast ludzie się nie zmieniają, są ciągle wspaniali, otwarci i mili. I w ogóle wszyscy są tak samo młodzi jak 4 lata temu. To tylko tyle zauważyliśmy. Jak się dzisiaj zatrzymaliśmy, zapytaliśmy się, jak dojechać, to powiedzieli tam. I tak od razu byliśmy na miejscu. Co roku. No fajnie. Fajnie. Dziecko zadowolone, więc my też. O, kolego młody, jak ty się tu bawisz tutaj na tym Dniach Jastrzębia? No bardzo dobrze. Ekstra. A co najlepsze? Co najciekawsze? Tamten smok, co tak się jeździ. Wiadomo, na smoka nie ma mocnych, jednak niewykluczone, że tegoroczne obchody były ostatnimi w takiej formule. Dzisiaj to ostatnie Dni Jastrzębia, kiedy to miasto czy MOK narzucił pewne organizacje tej imprezy, ale mam nadzieję, że uda nam się już w tym roku, do końca czerwca, przeprowadzić wśród mieszkańców ankietę, dzięki której dowiemy się, czego mieszkańcy oczekują. I w tym kierunku będziemy organizować kolejne Dni Jastrzębia. Tak więc, drodzy mieszkańcy, od teraz wszystko w waszych rękach.